Witajcie, drodzy kochani. Doszły mnie słuchy, iż będzie nowa polityka robiona w Europie, że po prostu zioła będą odkładane i palone, a lekarstwa, które są chemiczne, które są w aptekach, po prostu będą lepiej promowane dla ludzi. Zioła będą uważane po prostu, że są szkodliwe dla zdrowia, że nie są dobre, że po prostu że są toksyczne, że są zanieczyszczone. I po prostu z każdego roku na rok widać to, co się dzieje i są w dużym stopniu eliminowane z różnego rodzaju aptek, z różnego rodzaju sklepów, gdzie kiedyś były sprzedawane. Zresztą robi się taką jakby propagandę, że tylko wziąć jedną pastylkę, jesteśmy uzdrowieni z grypy, czy jesteśmy uzdrowieni z jakichś bólów, czy z infekcji gardła, czy z bólu głowy, dlatego tylko trzeba wziąć jedną tabletkę. Reklamy takie cały czas się ukazują w telewizji. Wiadomo, że telewizja jest środkiem, masowym środkiem przekazu, że ma duże oddziaływanie na umysły ludzkie. Ja osobiście zauważyłem, iż w telewizji po prostu reklamy, które są, nasilenie reklam, szczególnie od godziny 6 do godziny 20, 21. W tych godzinach jest naprawdę duże wysycenie reklam w telewizji, bo jest to tak zrobione, że wszyscy ludzie wracają z pracy i od razu włączają telewizor i tak to po prostu oddziałuje. To jest taki system. Ja, drodzy kochani, wam powiem jedno, że zapatrujcie się w książki o ziołach, bo niedługo takie książki będą naprawdę usuwane ze sklepów, usuwane z różnych drukarni, z różnych bibliotek i z różnych księgarni po prostu. Także jeżeli macie okazję kupić książki, które mówią na temat ziół, na temat życia naturalnego, to naprawdę zróbcie to, drodzy kochani, bo nie wiadomo, czy w następnych latach te książki już będą usunięte z księgarni, będą usunięte z bibliotek, bo po prostu nowa polityka, która idzie i jak widać tutaj w Hiszpanii dużo się zmienia, zmienia się też dużo w Polsce. Także uczulam was na ten temat. Jeżeli macie okazję stosować zioła, oczywiście jak najbardziej polecam, picie herbaty z lipy, czy z mięty, czy z melisy, czy z jakichkolwiek innych ziół, ponieważ zioła były stosowane od wieki wieków przez naszych pradziadów, przez naszych dziadków, przez naszych rodziców nawet, dlatego że po prostu są zdrowe, są naturalne, nie mają chemii. Dodam, że każda tabletka, która jest zrobiona, jakkolwiek naturalna by nie była, zawsze ma jakąś tam dozę chemii, jest po prostu chemicznie zmodyfikowana i tak naprawdę nie wiem, jakich substancji się używa do ich produkcji. Dlatego, drodzy kochani, jak najbardziej zaopatrywać się w zioła, jak najbardziej zapatrujcie się w książki o ziołolecznictwie, ponieważ to jest wiedza, która pochodzi od wielu setek lat i od wielu tysiącleci, także naprawdę zaopatrzyć się żeby mieć takie książki, jest bardzo pozytywne dla nas. Na marginesie chciałem wam dodać, iż nasza firma Energy Aron produkuje aronit, który jest odpromiennikiem naturalnym, który jest bardzo zdrowym odpromiennikiem, można go nosić przy sobie, otwiera czakrę serca, otwiera wszystkie czakry, wpływa na uspokojenie danej osoby, wpływa pozytywnie na osoby, które mają depresję. Na linku pod YouTube można znaleźć nasze aukcje. Dziękuję państwu za uwagę i do widzenia.